stało? Co chcesz? Przepraszam, od kiedy się jeździ po przejściu dla pieszych? Od kiedy się nie zatrzymuje przed światłami, co? Od kiedy się jeździ po przejściu dla pieszych? Rowerem. To sprawdź, bo teraz przejdziesz, jak pan przez obok mi puszczam rower. Warunkowa strzałka? Nie, nie, przepraszam. Ale nie dobrze, okej. Okay. Ja mam lepszy samochód i puszczam rowerzystów, wiesz? Ale nie wolno tu rowerami jeździć. No to nie wolno jeździć, to przejechałbyś tam, człowieku. To jest ale czerwone było. Będzie twoje dziecko jechał, też przejdziesz sobie, tak? Nie trzyma się spraw. Nie wolno jeździć rowerem przez przejście dla piesza. Nie wolno jeździć rowerem. Nie wolno skręcać, tak? Jeżeli jesteście rowerzystami, wiecie o tym. Jest czerwone światło, powinniście rowerem proszę kobieta jechała kiedykolwiek rowerem i ci przejdzie rower. Ja nie jeżdżę rowerem po przejściu dla pieszy. Dobrze, ale jeżeli pieszy byłby, to co też byś pojechał? Nie, to bym zatrzymał się. Bo bym zdążył. Bo bym zauważył pieszego, a was mogę nie zauważyć. Tak, żółty na światło. Przepraszam, nie macie racji. Nie jesteśmy na ty przede wszystkim. Nie jesteśmy na ty. Tak, mamy lepszy samochód i puszczam dasze rowery. Ale mnie co chodzi cały samochód. Ale nie może inaczej, mam rejestrator, dzwonimy na policję? Tak, no zadzwonimy. No to dobrze, to proszę dzwonić na policję. Wszystko jest w rejestratorze. Wszystko jest w rejestratorze. Ale słuchajcie. Ale słuchajcie, dzwońcie na policję, mamy rejestrator. Proszę, zadzwonić na policję. Nie, dzwońcie na policję, dzwońcie, bo wszystko jest zarejestrowane. Nie to, że leję w głowie. Fajnie, konfidencie, chyba ty jesteś. Tyle ci wchodzi? Chyba. Ja ale klasa. Nauczcie się. Dzwońcie na policję. Na czerwonej strzałce masz obowiązek się zatrzymać. Nie rowerzyście, którzy jedzie po przejściu dla pieszych.